pewnego dnia Janosika zdradziła kobieta czy dziewczyna, schowała jego ciupagę, zamknęła pas i wtedy... Dzień dobry Państwu. W kolejnym dniu naszych wypraw szczecińskich stoję właśnie przed tabliczką informacyjną Tańczące fontanny. Można się dowiedzieć z tej tabliczki, że fontanny, które są tutaj umieszczone po drugiej stronie przy Teatrze Pleciuga, zostały zbudowane w 2010 roku i w rytm muzyki potrafią bawić nie tylko dzieci, ale również dorosłych. Nie potrafię Państwu powiedzieć, dlaczego w tej chwili fontanny są nieczynne. Myślę, że jeszcze nie zostały uruchomione w sezonie po prostu. Aczkolwiek sprawę będziemy monitorować. O, tutaj jeszcze jest nawet informacja. Fontanna świetlna muzyczna. A naszym celem jest dzisiaj ulica Wąska i ulica Janosika. To jest tak jakby jedna ulica, no ma dwie nazwy, tak czasem jest, że jedna ulica potrafi mieć trzy nazwy. No i startuje tutaj od skrzyżowania z Wielkopolską, żeby nie umknęło nam nic z tej bardzo ważnej ulicy szczecińskiej. No, domu nie jest ona aż tak bardzo ważna, ale wchodzę z tej strony. I idziemy. Ulica Wąska, Blichenstrasse, przed wojną, a miejsce, gdzie znajduje się Teatr Lalek Pleciuga, nazywał się Blichernplatz. Przed przeniesieniem Pleciugi, bo Pleciuga została oczywiście przeniesiona w to miejsce, znajdował się tak zwany plac zabaw, w którym kiedyś rąbało się w piłę. No ale to były dawne, dawne czasy. W tej chwili już tu jest zupełnie inaczej. Ale drzewa porosły mocno i uliczka Wąska no nie przypomina tej starej Wąskiej. To się jest naprawdę reprezentacyjnie dosyć. W tle budowa, wielki dźwig. Zajrzymy sobie tam na tą budowę. Budowane tam są nowe hale sportowe. Jakaś hala bokserska, będzie można komuś nauczyć się, komuś przywalić. No, praca w re, można powiedzieć. Już kilka razy chodziliśmy w nieco innych konfiguracjach po tych terenach, także stali bywalcy mojego kanału raczej się orientują, jak wygląda otoczenie. Przed nami po drugiej stronie basen olimpijski. Kiedyś odwiedziliśmy go nawet wewnątrz, bowiem był to odcinek, o ile dobrze pamiętam, chyba z ulicą Unisławy. Przejdziemy sobie tak właśnie, żeby zajrzeć za te płotki. To siedziba WDS-u, dość znanej socjalistycznej budowli. Odbywały się tutaj imprezy sportowe, mecze siatkówki, zawody w gimnastyce artystycznej. Akurat sam kiedyś z ciekawości, jako dzieciak, jakiś taki młodzieniec, byłem na jakichś mistrzostwach tutaj. No proszę bardzo, dokumentacja tego, co się dzieje. Plac budowy absolutnie żyje. Typowe dla Wąskiej są te czteropiętrowce.
oczywiście wybudowane po wojnie. Kiedyś były kamienice. I ten wiesz, blok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiopiętrowiec. To jest raczej rzadkość. Siedmiopiętrowce nie są najczęściej spotykanymi budynkami. No i my teraz nie możemy przejść tą stroną, wobec tego skierujemy się na drugą stronę. U nas OBM-ka przeprosił, tak? Chyba mnie nie zauważył. Ja mu też odpozdrowiłem. No i cóż, ulica wąska. Mimo, że nie jest wąska, to jest dość krótka, tak bym powiedział. Bo zaraz się ona skończy i przejdzie bardzo interesującą ulicę o nazwie Jerzego Janosika. No cóż, nazwa ulicy Jerzego Janosika potrafi być troszeczkę konfuzyjna. Tak. O co tu chodzi? Czy chodzi o tego zbója Janosika, czy jakiś inny pan Jerzy zasłużony dla Szczecina na przykład miał na imię, na nazwisko Janosik? No sprawa jest dosyć łatwa do rozwikłania. Bo chodzi o tego właśnie zbója Janosika, który miał na imię Jura. Przetłumaczono po prostu imię na polski, on był Słowakiem. Ale zanim na Janosika wejdziemy, to musimy sobie parę słów opowiedzieć o tym bardzo znanym budynku, który nazywany jest przez Szczecinan ZDZ-em. Prawidłowo powinno się chyba mówić WZDZ, gdyż to jest Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego. No tutaj mamy akurat taką panoramkę od tyłu. Znany jest ten budynek z dużych okien i ze swojego modernistycznego stylu. Został wybudowany przez Niemców chyba w 29 roku, 1929. I miał on na celu bycie szkołą o nazwie Berufsschule albo Fachschule. Znalazłem dwie nazwy, Fachschule i Berufsschule. Na planie z 37 moim ulubionym jest Berufsschule, czyli szkoła zawodowa. I de facto no mieli rozmach tutaj Niemcy, prawda? Mieli rozmach. Ten budynek jest duży. Tutaj jest akurat Uniwersytet Szczeciński. W tej chwili. Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Biologii, Instytut o Morzu i Środowisku. No to był kiedyś ZDZ wszystko, tak? Ale jest dość interesujące, dlaczego Niemcy to wybudowali. Okazuje się, że rozwijający się przemysł na początku XX wieku w niemieckim mieście Stettin wymagał fachowców, ślusarzy, specjalistów od drewna, czyli cieśli, dekarzy. No i tak można długo wymieniać te wszystkie zawody, takie praktyczne. I właśnie po to powstała ta szkoła. Ona się dzieliła na trzy różne wydziały. I praktycznie rzecz biorąc, można było w tej szkole nauczyć się każdego zawodu, który był przydatny. I gospodarka, akurat wtedy Niemiec, wyrażała popyt na tego typu pracowników. Jeszcze będę miał parę słów o tym ZDZ-cie, to dlatego nie opuszczam jeszcze tego stanowiska. Szkoła bardzo dobrze funkcjonowała, no ale oczywiście wiadomo, po II wojnie światowej się wszystko pozmieniało, ale władze Polski Ludowej, które przejęły ten budynek, zresztą niezniszczony, w dobrym stanie, również urządziły tutaj szkołę, nazwano to Zakładem Doskonalenia Zawodowego.
Oczywiście po wszystkich tych zmianach ekonomicznych, unijnych, to dokonało pewnych fikołków historycznych. Ja odwiedziłem stronę internetową WZDZ-u. Czego się tam dowiedziałem? Dowiedziałem się, że w tej chwili rzeczywiście odbywają się kursy. Jest to wiele kursów, na przykład dla spawaczy, dla kucharzy, dla ślusarzy, dla operatorów wózków widłowych. Tego jest bardzo dużo, szczerze mówiąc. Szkoła chwali się tym, że osoby, które skończyły na przykład kurs spawacza, bardzo łatwo uzyskują pracę na zachodzie, za granicą. No, także instytucja funkcjonuje dość dobrze. No i dalej ten budynek jest dość bardzo charakterystyczny, ten placu Klińskiego. To jest budynek ZDZ-u, słynny budynek. Szczecinianie go dobrze kojarzą. No teraz pewnie dla osób, które mieszkały w Szczecinie, bywały w tych rejonach, ale długo naszego miasta nie odwiedzały, jest to dla nich nowość, te nowe apartamentowce tutaj. To jest rzeczywiście coś absolutnie nowego. Master House, developer. Jest świeża sprawa. Mamy tutaj również taki biurowiec. Zobaczymy, co tu się znajduje. Aloha Residence się to nazywa. No i można realnie dowiedzieć się, jakiego typu usługi są tutaj oferowane. Aloha Residence. Jako że ten teren nie został jeszcze do końca zabudowany tymi dość ładnymi budynkami, to mamy ten płot, który przesłania nam pewne perspektywy. Okej, trudno. Nakręcimy za rok, dwa. To samo będzie pewnie bardziej bogato. Inaczej będzie to wszystko wyglądało na dobrze wykończone. Oczywiście jesteśmy już na ulicy Jerzego Janosika. No i trzeba by było coś na temat pana Janosika powiedzieć, bo to postać dość ciekawa. Jeżeli ktoś czerpie informacje na temat pana Janosika, czy zbuja Janosika z filmu z lat 70. Jerzego Passendorfera z Markiem Perepeczko w roli głównej, no to niestety wiele się tam nie dowie. Szczególnie nie dowie się prawdy o Janosiku. Janosik był zbój, który później, którego legenda obrosła w piórka. Stał się on takim bohaterem ludowym, który rabuje bogatych i daje biednym. To było nieprawda, oczywiście. A skąd my to wiemy? No wiemy, dlatego że Jurek Janosik ze swoją bandą około 30 chłopa grasował na Podhalu generalnie. W Tatrach tam nigdy nie był. To, że Janosik się z Tatrami kojarzy, to bzdura. On tam nigdy w ogóle nie zaszedł prawdopodobnie. Ale działał na Podhalu, na Morawach, Spiszu, Liptowie. Takie miejsca jego działalności. No i cóż. Praktycznie jego działalność zbójecka trwała 1,5 roku. Po czym został skazany na śmierć. I tutaj rzeczywiście ten fakt powieszenia za żebro, za pośrednie żebro, jak oni to mówili, jest prawdziwy. Tak, rzeczywiście to był wyrok na Jurze Janosiku. Janosik był Słowakiem, nie Polakiem, jakbyście nie wiedzieli, a pewnie to wiecie. Tutaj zauważyłem sympatyczną perspektywkę. Postanowiłem ją pokazać. No, tutaj sporo widać różnych ulic.
jeszcze trochę kawałek Niebuszewa, a później Warszewo, bo Warszewo jest położone na górce. No i coś, taka ciekawostka z życia Janusika. A, zapomniałem powiedzieć, skąd my wiemy, jak wyglądała działalność Janusika. A istnieją dokumenty z przewodu sądowego, bodajże w jakimś archiwum w Bratysławie, i historycy po prostu te dokumenty przeczytali, maczyli, kim naprawdę był Janusik, jak wyglądała jego działalność, że po prostu była to działalność zbójecka, rabował bogatych ludzi, również chłopów, tych biednych też rabował. Nie ma o czym mówić, bo w ogóle to nie był żaden bohater ludowy. No i pewnego dnia dostali cynk, że jakaś wdowa po wysokim urzędniku cesarskim gdzieś tam coś przewozi. No i napadli ją. Napadli tą biedną wdowę, obrabowali oczywiście. No i co się okazało? Okazało się, że tam ten rejon liptowski, te władze rejonu liptowskiego były odpowiedzialne za ochronę tej pani wdowy. No i ona się domagała odszkodowania i się władze tak wkurzyły, że postanowiły zwiększyć siły, żeby tego Janusika złapać. No i złapali go. Złapali go, osądzili, dostał karę śmierci. No i cóż, tak się skończyło. Później postać obrosła w legendy. Jedną z takich znanych legend było to, że Janusik posiadał 3 przedmioty, które powodowały, że był niezwyciężony. Koszulę, pas i ciupagę, która sama biła przeciwników. No i pewnego dnia Janusika zdradziła kobieta czy dziewczyna. Schowała jego ciupagę, zamknęła pas i wtedy wojsko Habsburgów złapało tego biednego Janusika. No i zrobiłem taką małą perspektywkę, taki rzut kamerki na ulicę Piotra Skargi, która znajduje się pod nami. No i oczywiście teren jest dość górzysty, ale tu fajnie to wygląda. To rondo Giedroycia. Tam w dali oczywiście Manhattan. Chyba największy. Chyba. Mówię chyba, bo nie mam 100% pewności, czy jest to największy rynek czy targowisko w Szczecinie. Być może Turzyn jest większy, ale to trzeba było naprawdę chyba z jakimś cyrklem to zmierzyć. Nie wspomniałem o tym budynku. Budynek wyższy. Kiedyś to ARK była. Myślę, to była ARK, dzisiaj to ZUT chyba jest. No i tutaj ulica Janusika będzie się powoli kończyła. Ja idę między tymi akacjami, bardzo ładnymi, do skrzyżowania z Piotra Skargi. Naszą krótką dzisiejszą wycieczkę niedługo zakończę. Mam nadzieję, że coś tam ciekawego dzisiaj powiedziałem. Chyba głównie o Janusiku. Zastanawiam, mam jeszcze chyba 30 metrów do powiem. Czy czegoś ja nie pominąłem? Czy coś jeszcze powinienem powiedzieć? No, na pewno nie powiedziałem, że brał on na początku... Aha, zmarł w wieku 25 lat, także nie był to człowiek zbyt doświadczony życiowo. Zaczynał karierę wojskową od powstania węgierskiego. Później został wcielony siłą wojska cesarskiego. No, a później tam uciekł, wykupił się tam i zaczął właśnie tą działalność zbójecką. Niestety przeszkadzają nam różnego rodzaju sygnały budowlane. I tutaj w tak miłych okolicznościach przyrody zakończymy naszą dzisiejszą wycieczkę. Cześć, dzięki, trzymajcie się, do następnego.